Dzień dobry, my do pana dobry. Breka. Nie ma pana Breka aktualnie. Powiedział, że będzie czekał. Powiedział, że będzie czekał. Co nie? O, dzień dobry, panie Brek. Dzień dobry, panie Brek. O, jest, ja Brek. Jest, jest. Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się pan. Nazywam się Kevin Harris. Chciałbym z panem porozmawiać. Rozmawialiśmy telefonicznie przed momentem. Dzień dobry. Numer V. Numer V, jak najbardziej, tak. Victoria! Dobrze, pana rozumiem, ale czy szanownych panów kolegów, naszego tutaj? Jest to moja rodzina, jest to moja rodzina. Chciałbym, my w zbiorowej sprawie, jeżeli można. No zbiorowej, to zapraszam się do gabinetu, nie kurczę. Taki, że się nie osiem, to musimy powiedzieć, że pomieścimy się w takim dużym gabinecie. Co się dokładnie stało, pan opowiada. NPC Jam. Wie pan co, wolałbym już być w sali takiej, wie pan, żeby tutaj na pewno nikt tego nie słyszał. Prywatność. Okej, panowie, chcę sobie spocząć, czy raczej też trzeba krótko i można będzie... Tutaj może, tutaj, co? Przyzwyczajmy się. Być, jak najmniej może być. Możemy tutaj postać. Pierwsze drzwi, tak, proszę bardzo. Tutaj jest poproszę głównego pana zainteresowanego tutaj. Ten, ale jeszcze tam są dwa krzesełka tam z tyłu koło tego... Ale buja. Użyć sobie tam spocząć na tym stoliku tam i gazetą się tam inspirować. Panie Brek, chciałbym panu zadać jedno pytanie. Jakie? Jak jest z... tajemnicą adwokacką. Czy ja mogę panu powiedzieć, co się dzieje i pan jakby zachowa to póki co dla siebie? No, jestem adwokatem, no to prawda. Czy pana obowiązują śluby jak w kościele, tak? Śluby. Bo pan jest statuetką, rozumiem, jakim nie mam. No, posągiem, można tak powiedzieć. Czyli no, generalnie jestem singlem, ale generalnie ślub adwokacki przyjąłem, no. Tak okej, dobrze, dobrze. To dla nas najważniejsze. Możemy zobaczyć tylko legitymację. Legitymację, jakbyśmy mogli zobaczyć. Nie, ma problemu, się. W tym momencie tej pazuchy żubczego, prawa to nie, wędkarska też nie, o, ten adwokatka. O, też jestem wędkarzem. Ty jesteś adwokata, fantastycznie. To ja w takim razie w tej sprawie. Aha, no to słucham, przez grany. Szanowny panie Breku. Szanowny panie, słucham. Moje prawdziwe imię to Erwin Knuckles. Jestem skazany na śmierć. O kurczę, panie Erwinie. Panie Brek, nazywam się Erwin Knuckles. Zostałem w niedzielę skazany na karę śmierci przez Rita Garcia. No to słyszałem. Nie planowałem tego, ale byłem odbity przez grupę ludzi z Caio Perico zwanych Vago. Od tamtego czasu jestem na wolności. I chciałbym dzisiaj przyjść do pana, sędziego, z prośbą. Słucham. Aby mógł pan wpłynąć na to, aby wyrok został zmieniony z kary śmierci na inną karę. Na przykład 700 miesięcy, ale żebym nie umarł. Chciałbym powiedzieć, że jestem w stanie, uważam, że kara śmierci była nad wyraz przesadzona, dowody były niejasne i uważam, że jestem w stanie dać temu społeczeństwu jeszcze wiele rzeczy. Dobra, ale to powiem tak, wszystkim sądź bazuje na faktach, tak? Fakty. To co pan by tutaj zrobił dobrego dla miasta, tak? Bo bezumy nad tym oczywiście. To pan może mi mówić tutaj ten... Co ja zrobię? Zrobi. Szanowny panie, przyszedłem tutaj z moim bratem. Mój brat może opowiedzieć, co robiłem w dzieciństwie. Albercie, proszę. Takie smutne w dzieciństwie, mieliśmy po 5 lat. I wie pan, co się stało? Znaleźliśmy pieska ze złamaną nogą. Nie wiedziałem, co robić, zacząłem płakać. A on wziął, nastawił nogę, zrobił opatrunek z liści kijków. Zaniósł psa 17 km pod górę w obie strony. Do szpitala na zwierząt jego uratował. W wieku 9 lat była powódź. Erwin wziął łopatę i wylał wodę z miasta do oceanu. Sam jeden. Panie Brek, nie ukrywam, taka rzecz prawdopodobnie może się nie powtórzyć, gdyż wtedy sytuacja była ekstremalna. Niemniej jednak jestem w stanie zaoferować mszę. Jestem w stanie zaoferować prace społeczne. Jestem w stanie zrobić przez jeden dzień outpost przy autostradzie, obok banku Mission Row. Jak ludzie będą przekraczać prędkość, będę lizakiem machał, żeby jechali wolniej. Zadbam o to miasto jak nikt inny. Dobrze, panie Erwin. Zrobimy dodać, że uratował mnie przed śmiercią. Ale jak? Laborancie, opowiedz proszę o tym dniu. Sprawa wyglądała tak. To może być takie porąbane, że to takie rzeczy się dzieją, ale umarłem. Mówisz do posągu, więc raczej jest to całkowicie normalna sytuacja. Umarłem i Erwin Knuckles Snickers cofnął się wraz z innymi, żeby mnie uratować w przeszłości. Ty no, kurwa,
faktycznie tak zrobiłem, no. Tak było. Szanowny panie. Czy ja nie jestem samarytaninem, naprawdę? Ten człowiek sponsoruje wkłady i filtry do maski laboranta, żebym on mógł w dalszym ciągu... Był dzień, w którym był Spider-Man moment. Tak. Którego nie stać na to, żeby funkcjonować... Zaproponuj tydzień czy tam kilka dni free napraw dla każdego na zadanie w ramach rekompensaty. Słynny pastor dba o naszego przyjaciela, o tak. Dobrego człowieka tego miasta, Michaela Quina, sierżanta laboranta. I to jest tyle. To jest tyle i pan powie tylko tyle. Ja powiem, to jest aż tyle. Ile dobra. Pan żyć zapytaj uratował? Zapytaj się, czy jak zginiesz. A wy co pan się dzieje? Jakie mam filtru? Panie Brek, dzięki mnie, dzięki pastorowi, dwóch celebrytów w Europie przebiło sobie piątkę i krzyknęło razem z pastorem. Od tego momentu ta piątka została uwieczniona w ramach czasowych platformy i symbolizuje przyjaźń obywatelską. Przyjaźń obywatelską, cholera. Z pastorem. A którym? Erwinem Knucklesem. Szanowny panie, to są tylko małe przykłady tego, dobrze, jak tak. Pozytywnie wpłynęliśmy. Dobra, zacznijmy, powiem tak. Chciałeś słyszeć historię o jakiejś przyszłości. Teraz proszę mnie przerywać, tak? Bo to bardzo ważne, bo tutaj aktualnie cztery bacy będzie ciężko, powiem tak, na jednego zawodnika. Więc tak, po kolei. I zacznijmy od tego, tak? Tak, skoro został Xylax. Pan w niedzielę skazany, tak? Tak. Tak. I teraz tak, skoro mówi pan, że pan żałuje i w ogóle, i że dobry człowiek, etc. To teraz dlaczego? Nie ma mi kurde powiedzieć dlaczego? Jakby, i dlaczego po ucieczce z konwoju, kurde mele, i to w niedzielę, jakby się właśnie zdałeś się poprawić, to już pierwsze, tak? Dlaczego? Chciałbym, żeby pan spojrzał na tą sprawę i zastanowił się. Dobrze. Wania na czacie? No nie, na Kalu. Face to face, tak? Spójrzmy oko w oko. Zagrożenie z zagrożeniem. Brawo Hammurabiego. Oko tak, za oko, ząb za ząb nie będzie występować w dzisiejszym, ponieważ my jesteśmy ludźmi prawdy i doprowadzimy do tego, że nasz mikrofon, proszę. Nie jest. Podstaw mikrofon, David. Już musiałem skończyć. No przecież chyba nie wyciągnie go z dupy, musiał wyciągnąć go z szafy, tak? To chwilę trwa. I przypomnijmy, że wygląda jak Johnny Depp. Czekaj, jeszcze kurwa, czekaj! Filter do mikrofonu, kurwa. Johnny Depp został uniewinniony i wygląda jak Johnny Depp. Hej, dybany na sramu, dobra. Bo filter, no no. Dość, no ale on zakłada czy nie zakłada? No proszę mu dać chwilę. Dobra, tu jest. Dobra, już dość tym zakładaniem, tak? Dość. Słuchajcie, panowie, cholera jasna. Lepiej założyć, bo później widzi pan. Właśnie takie są efekty. Cholera. Jak nie robimy face to face, to usiądźmy. Chyba nie chcemy się przekrzykiwać, przyjacielu. No. Oj. Możemy rozpocząć wojnę przekrzykiwania, no ale nie wiem, jak ona wyjdzie, no. Nie no, może też nie ma problemu, tak? Ale tak nie o to chodzi, tak? My mamy Davida, nie ma pan czas. A więc tak, dobra, panowie, nie jakby nie ma w ogóle szansy, tak? Ja, bądź tak, ja śledziłem, kurde, byle Twittera jeszcze dodatkowo, Twittera, Networkera, ale patrzyłem tutaj elegancko, tutaj wszystko pam, jakby, cholera. No się funciu, no, jak to mogłeś tak tego typu zrobić, no, że The Ritz'e groziłeś, no, jakby, jak? Kiedy? To było, no, kurde, tego typu. Kiedy ktoś groził? To było wczoraj. Wczoraj, cholerka! Wczoraj to była! Ja już doszczędnie się zeszmaciłem, że stwierdziłem, że ten plan zrealizuję poproszenia o ułaskawienie. Nie, ja tego nie podpiszę, nie ma opcji. W tym momencie dzwonię na policję. Dokładnie tak, w tym momencie. Nie dzwoni pan. Dzwonię. Panie Brek, proszę o niedzwonienie na policję. O cholera. Rozłączysz się? Rozłączysz się? Nie. Cholera. Z tą pomocą moim przyjacielowi? Dobrze, siadasz teraz Brek, bo ci rozpierdolę posąg, będzie na części w muzeum leżał. Sporządzaj dokument. Wysyłam ci w tym momencie, a raczej kładę ci tutaj dokument. Przeczytaj sobie go. Ja pier... Czekaj, to nie ten. Nie, to nie ten! Aha, czyli... Ja pier... ...ułożony o przemyć owoców. Okej, dobra, tak, nie, to też w porządku. Czekaj, dokument tu. Policja na miejscu. Już? Tak, jestem, to żeby. Spokojnie, mamy zakładnika. Mają zakładnika. Jadę do... 3 osoby w środku.
Mamy zakładnika. Oto będzie pan szary, odejdzie od nich, za mną. Ja wiem. On jest stąd. Cię... pan z tego pomieszczenia? Dobra, zaraz będzie negocjator, na spokojnie, panowie. On ma nie, bo nie wiem, co to jest. Ja słyszymy. Jestem trochę przerażony, proszę pana policjanta. Spokojnie. Panie sędzio, spokój pan zachowa, bo pan... Panie sędzio, uspokój się, Brek, nie krzycz! Żeby się pan uspokoił, bo pan jeszcze zaraz doprowadzi do strzelaniny. Spokojnie, wiem, że jest pan w beznadziejnej sytuacji. Spokojnie, Brek, podjedzie, ogarnij zaraz się! Psycholog. Spokojnie, wykonuje pan ich polecenia, nie chcemy tu rozlewu krwi. Zaraz będziemy negocjować, spokojnie, po prostu spokojnie. Uspokój się, Brek, uspokój się! Dobra, czekajcie. Sytuacja wygląda w następujący sposób. W pomieszczeniu są trzy osoby, mają zakładnika, sędziego Breka. Ja będę z nimi na razie negocjował. Nie wiem, no to nie da się pokojowo, czy ja nie mam możliwości żyć? Muszę kampić w Apsach 14 dni? Dobra. Nie chcemy rozlewu krwi. Ja tak samo nie chcę rozlewu krwi, przedstawię się. Schowam na ten moment broń, prosiłbym, żebyście nic głupiego nie zrobili. Celujcie, ja nie celuję. Ja nazywam się Jerry Grin. Mój numer oznaki 318. I nie będzie tak, że mi kurwa śmieć będzie mówił jakiś. Słuchajmy, kurwa, wychodzisz stąd, raz, dwa, trzy. Tamten śmieć się pod kurwa. Uspokój się, Brek, przestań krzyczeć. Dobra. Brek, przestań mu matkę wyzywać, pojedź. Aha, bo szeptasz nam, dobra. To pan zostaje w środku i już niech tak zostanie. Skoro ktoś tam pana wkurzył, to ja się zgodzę, żeby pan został w środku. Ok? Ale o co chodzi, jakby... Ok. Nie, Brek, spokojnie! Co mam pana? Więc sytuacja jest następująca. O, jaka jest, słucham. O! W końcu. Kurwa. On siedzi, to ja kurwa. Dobra. Dobra, kurwa. Jesteś odwrócony w środku. Spokojnie. Może pan przestać zmieniać ten styl! Więc kurwa! Odpierdolę go. W tym momencie zaraz, jak mnie wkurwa. Dobra. A! O! Koniec tego. Negocjujemy. No i tak, kurwa, dobra, będę stał, bo koniec jestem tajniakiem. Tego. Nakładam ostrzeżenie, koniec tego, to nie są rurki z kremem! Dobra, słuchaj. Sytuacja jest następująca. Jaka? Mamy tutaj Breka. Macie. I chcę, żeby to wszystko się skończyło. Mam i ja. Co takiego ma pan na myśli, panie Johnny? Chcę, żeby moja matka tu przyjechała. Policja na dojem. Kto jest panią i pana matką? Załatwimy to teraz, albo załatwimy tego nigdy. Lucyna. Kto jest pana matką? Lucyna, czyli pan Erwin Knuckles. Tak. Nie Johnny Depp. Nie. Czemu mnie oszukaliście? Do jaj. Porex, okej. Okay. Tak. Rozumiem. I to jest żądanie, jedyne, tak? Czy to jest pierwsze z kilku? Zaraz będzie. Pan to wykona. Dobra. W pierwszej kolejności Lucyna. Widzowie, kurwa, co kretyn chłop zreportował, że Knuckles tu jest, kurwa. Przecież ja się Brekowi przyznałem, on mi się rozjął, kurwa, na psach. Proszę nie robić głupich, pochopnych... No, kurwa, debil chłop mi powie, no nie mogę. Nie ostrzeliwać pana Breka, dobra? Nie, tego nie ostrzeliwać. Tak. Ja postaram się załatwić. Dobra, zagramy na emocjach, wyjdę. Skończyło pokojnie, tak, jak powinno. Dobra. Tyle. Chyba. Ja to chyba. Negocjator do supervisora. Pierwszym z żądań... Chat, ja nie mogę mieć konwoju dzisiaj, to jest kurwa. Mamy potwierdzenie, że w środku jest Erwin Knuckles. Chce on, żeby jego matka przyjechała na departament. Nie wiadomo jeszcze w jakim celu, ale ma się tu zjawić. Jedyne co wiemy, to chce on po prostu zakończyć. Dobra. Ten dolnik. On gra w teatrze. Czy w razie czego zgadzasz się? Dobra. Dostałem już na FCK, jeżeli będziemy się pójdzie tutaj coś jest źle. Problem, że na razie nie ma jej na służbie, także potrzebujemy chwilę, yes, żeby... Poczekamy. Tak. Ja nie mówię, że jej nie ma całkowicie, tylko że po prostu nie ma jej na służbie, więc musimy się z nią skontaktować poprzez telefon, powiedzieć jej, co jest 5 i po prostu załatwić, żeby tutaj przyjechała. Okej. Okay. Także na spokojnie. Na med mi odpisał. Nie jest kombinowane, podkreślam to, po prostu naprawdę potrzebujemy czasu, żeby ona tutaj się zjawiła. Dobra. A ja mam jeszcze dla pana propozycję. Myślę, że będzie to w porządku propozycja, bo i tak... Okej.
Okej. I tak chce pan najzwyczajniej w świecie to zakończyć, tak? Ja chcę to zakończyć. Tak. To ja mam dla pana pomysł. Nikt nie chce, żeby komukolwiek coś się działo. Ja mam dla pana pomysł. Mm-hmm. Zakończymy to. Mm-hmm. Ja pojadę teraz po autobus. Może to być autobus, jaki pan tylko wybierze. Pojedziemy też po jedzenie, jakie tylko pan wybierze. I tym autobusem pojedziemy prosto na więzienie stanowe Bolingbroke. I to więzienie wykona na panu wyrok kary śmierci przy pomocy plutonu egzekucyjnego. Co pan na to? Wtedy to zakończymy. Respectfully, panie Gryn, ale gdybym chciał tak, z całym szacunkiem do wyższej rangi, jeżeli chciałbym tak zrobić, to na chuj ja tutaj przychodzę, mógłbym pójść pod salę, pod więzienie, zapukać do bramy i powiedzieć, ja się zgłaszam. Ja chcę to zakończyć! Bez umierania! Nie, to tylko propozycja, a ona jest dosyć dobrą propozycją. Zaraz będę celował inaczej. To zakończymy. Dobra. Tak, proszę. Zaostrzam to. Zaraz będę 16 celował. Dobra. To skoro pan się na to nie zgadza, to w takim razie tutaj pole do dalszych negocjacji w tej kwestii raczej nie przejdzie, bo kara śmierci to taka, którą jedynie może uniewinnić pewnie jakiś... Nie wiem, gubernator, prokurator generalny. Inny sędzia. Nie no, tak naprawdę, patrząc z tego, z perspektywy prawa, to tylko mógłby się pan odwołać u wyższej instancji. Albo do sędziego głównego! What the fuck you talking? Nie do końca, proszę pana, bo nie do końca sędzia uwierz główny... Uwierz mi, to jest statement od sędziego jeszcze innego. Mhm. Okay. Jestem ciekaw, ilu ich tam jest. Tak? Ha! O Jezu. Przekaż, nie bądź. Ale spokojnie, nie wykorzystam tego. Ogólnie rzecz biorąc, Lucy nie pojawi się w departamencie. Bo? Bo nie może, z tego, co się dowiedziałem przed chwilą na radiu. A co się stało? Nie znaczy? Żyje? Czy umarła? No... W zasadzie to nie dostałem bezpośrednio powodu, dla którego nie może, po prostu ma zakaz pojawienia się w departamencie i tyle. Włodku! No to w takim razie, Brek, twoje szanse na przeżycie bardzo zmalały. A, życia, Brek. Nie, ogólnie, dobra, to poczekajcie, zaraz to załatwimy. Generalnie napastnicy, a raczej konkretnie pan Erwin Knuckles naciska na to, żeby Lucy się zjawiła i... Słuchaj, Brek, jakie życie taki rap, nie? Także jest to sprawa wagi państwowej. A jaka świnia taki schab. Obiecał dodatkowo, że nie zrobi krzywdy swojej mamie, po prostu potrzebuje ją tutaj do rozmowy i zezwolił też na to, żeby policjanci byli w, jakby przy Lucy i nie dopuścili do ewentualnej krzywdy. Tak, auto gotowe. Damy info, kiedy. Powtórz? Szczerze, jak auto gotowe, to już jej nie potrzebuję, bo ja chciałem przedłużać. Odpowiedź na radio? Proszę bardzo. Dawaj. Niech pan do niej zadzwoni telefonicznie. Co? Wow. Do kogo? No do Lucy. Mamy. A, do niej. Czy to wchodzi w grę, czy totalnie nie? No ale wtedy nie wiecie, o czym będzie. Let me get this straight. Mogę poprosić o RPGa. O to, żeby Britney Spears przyjechała i dała mi kurwa koncert. O kozie mleko, które musielibyście przyjechać z Alp. A proszę o to, żeby przyjechała tu do mnie moja matka. I to żądanie jest niemożliwe do spełnienia? Nie no, kurwa. To pan poczekaj, ja to zaraz spróbuję załatwić jeszcze raz. Dawaj tu superwizora. Generalnie nie ma nawet totalnie najmniejszej szansy, choćby nie wiadomo, co tu się stało. No tutaj napastnik naciska i jeszcze raz podkreśla, że żadna krzywda nie będzie. I że to nie jest jakieś ekstremalne żądanie, patrząc na sytuację. I nie jest to nic ekstremalnego z jego strony. On niech Lucy przyjedzie na dojść. O, i możesz Grym powiedzieć, że ja i tak, tak, i tak, i możesz powiedzieć, że... Możesz powiedzieć, że jeżeli zabiję Breka, to wy mnie też zabijecie, ale ja nie mam lepszego i tak wyjścia. Dobra, spokojnie. Potrzebujemy jeszcze 5 minut z tego, co dostałem. Dobra, postaramy się to załatwić, bo dla mnie jest to w porządku. Dobra, ja bym się to zgodził, no tak, ale jeszcze to make-up sobie robi, odgórne zakazanie tego ostatnie spotkania. Ostatnie wieczorze. No to nic nie poradzę na jak... to, nie? Jakby... Wait, kurwa, maskarz, jak przyjeżdża do ciebie matka... Nie, ja jestem decyzyjny w tej sytuacji. Wow. Brek mi podpisa? Wow. Odesłał mi dokument. Jerry, masz to zdjęcie? Co? Mam to zdjęcie, ale trochę mi wstyd, bo wyglądam na nim, jakbym był trochę większy. Ale to, że on podpisał, to raczej... Ale to chyba dlatego, że byłem już tam mocno pijany. Też tak sobie wmawiam od 10 lat. Nie. Akurat to nieprawda, po prostu niekorzystne zdjęcie tam wyszło, bo byliśmy tam wszyscy pijani. Tak sobie wmawiam od 8. Ale naprawdę widać tam Johnny'ego Deppa na zdjęciu, naprawdę. A to tak, że on gdzieś w tle tam stoi, kurwa, że nawet nie... Nie, z nim zdjęcie bezpośrednio mamy. Czyli nie masz? Mam. To gdzie? Dobra. To ja panu wyślę, pan oceni, czy to prawdziwy John Depp, ale proszę na razie nie likować. Ok? Dobra, ok. Dobra, to już wysyłam. Kim się to wysyłaj?
Dwie minuty i zabijam Breka. Nie, wysyła się już, spokojnie. Proszę bardzo. No. Poszło, czekam, proszę, nie mam. Nie dobra, rykować, widzę, że coś mam. Wstyd na skalę światową, ale prawdziwy Johnny Depp był w Europie. To jest prawdziwy Johnny Depp? A nie wygląda? A bok, daj ten. Czekaj, wytnę tylko jego. No nie, wytnę tylko jego, kurwa. Dobra, Johnny'ego Deppa. Żeby ocenić, czy to jest prawdziwy Johnny Depp. Ej, ale backstory do tego jest takie, że ten gość dzięki nam potem, że tak do niego podbijaliśmy po fotki i się śmialiśmy, że to prawdziwy Johnny Depp miał cały dzień zrobiony laseczki i cały czas pił z nimi drinki. To nie jest prawdziwy Johnny Depp. To jest prawdziwy Johnny Depp, był w Europie. Brek, umrzesz. To jest kurwa Johnny Depp. To jest Johnny Depp. Johnny Trap jakiś kurwa. Nie, wygląda jak Johnny Depp. To wygląda jak Johnny, wygląda jak Johnny Depp. Byliśmy pijani, dla nas był Johnny Deppem i przyznał się, że jest Johnny Deppem. Miał zajebiście perfekcyjny angielski z dobrym akcentem. No dosłownie to 100% Johnny Depp. Johnny Depp po 5 rozpraw. A wydawało mi się, że to troszeczkę jak, tam z decyzją odnośnie Lucy, nieco mniejszy. Johnny Depp, kurwa, ten ma nieco chłopszy. Chyba, że to jest ten aktor, co będzie grał Lucy w dokumencie Johnny ma Deppa. Porozmawiać z Erwinem, natomiast jeżeli chodzi o temat rozmowy, to nie został mi on podany, mogę się dopytać. Generalnie też obiecywał, że nie zrobi krzywdy i zezwolił na obecność policjantów podczas rozmowy, tak żeby dopilnować, że Lucynie nic się nie stanie. Tak. Ja jestem Erwin Knuckles. O kurwa. Jestem Dorian Lych. Witam, Nelson. Ja bym chciał tylko powiedzieć, panie Erwinie, że to, co teraz robicie, nie pomaga w ogóle. I opcje mi się wyczerpują. Nie pomaga, no. Nie, ja mam jedną propozycję. Pan się podda. To już było 3 razy! A my postaramy się o to, żeby doszło do ponownej rozprawy i żeby pan miał możliwość odwołania się od wyroku, bo w momencie... Nie postaramy, ma być zapewniony. Ta szansa znika. A co w sytuacji? Przemyślę. No tak, to już będzie po zawodach. Ty, to jest dobra opcja akurat. Jakbyśmy mieli wybierać. Ja nie wiem, czy ja chcę im ufać. Opcje że będzie rozprawa, opcje się kurczą. Ale... Musiał być zapewniony od sędziego głównego. Panie, nie ma pan swoją kartę SIM teraz? No, aktualnie? Zapewnienie od sędziego głównego. Kartę V. Numer V. Po prostu jedna literka? Jedna literka V, tak. Taką dobra, fajny. Już wysyłam to zdjęcie w takim razie. Dzięki, nie moja, znalazłem. I'm glad you came along. Dobra, sprawdzam. Pistolet schowaj. Już ten. Chować pistolet? Kurwa, nie chcę strzelać. Dobra, i co? Spójrzmy na rynku. Krzyczałeś. Jak ty raz tak zrobiłeś, to prawie nas zajebałeś wszystkich. Nie, tylko ale nie jestem skupieni, może ich po prostu rozkurwię. Nie. Z was tak. Z was tak. Tam na poprzednie miejsce. Nie dostałem nic na V. Teraz. O, jest, działa. Proszę bardzo. Jest zdjęcie. Nie ma. 100% legitne. Jest, na V poszło. No nie. A z dużej czy z małej? A, z dużej. No z dużej, ja. A, no to proszę bardzo. Teraz poszło. I co? Okej, ma. No, fajnie. No ja widzę to zdjęcie. Dobra. Nie. Ale spóźniłeś się o minutę, żegnaj Brek. Nie. Dobra, żartuję? Nie spóźniłem się. Nie. Nie rozumiem. No Brek, nie rzecz, jakbyś miał umrzeć. A. Dobra. A, nie rozumiem. To ustalmy dalej, żeby namówić. Jak przyjdzie sędzia główny i powie, że jest taka możliwość. Nie, jak pismo zrobi. Jak pismo, tak, pismo. Dniem rozprawy i godziną. Przyjdzie sędzia główny i da pismo, w którym zezwala na ponowne rozpatrzenie sprawy i da swój podpis i wszyscy będziemy świadkami, że to pismo istnieje. I nie zniknie to pismo, nie zgubi się przypadkiem. To wtedy. Dobra, no ja już wiem, to o co wtedy ja to się oddaję. Dobra. 318 sędzia główny. Jest jeszcze druga opcja. Erwin powiedział, że jeśli rzeczywiście tak jak szef Nelson zaproponował, sędzia główny podejdzie i wypisze papier, który będzie pod oczywiście dobrowolnością, bez przymusu. I papier będzie w 100% legitny, że tak powiem, w skrócie. No to Erwin Knuckles odda się w nasze ręce. Papier ma być po prostu... No, że jest on dopuszczony do drugiej rozprawy sądowej, podczas której ma szansę na załagodzenie wyroku.
Dobra. Zostało to odrzucone, ale Lucy przyjedzie. To jest kurwa! No kurwa! To co, ja jestem baitowany w takim razie! Nelson daje propozycję, mówimy oknie. Ale Lucy przyjedzie, nie no kurwa, ja jestem jakiś terroryzowany, już widziałem, że mam drugą szansę, drugie kurwa życie. Jak to działa? Że przyszedł Nelson, papież daje kurwa. Przychodzi papież kurwa w delegacji boskiej, mówi propozycję, mówimy ok, wy mówicie nie. Dobra, proponuję ugodę. Proponuję ugodę, nikt nie chce tu umierać. Lucyna, chcę, żebyś wiedziała, że prosiłem ciebie o pomoc. Chcę, żeby wiedział to Nelson i wiedział to Snitch. Prosiłem cię, Lucyna, o pomoc. Nie jako policjantkę, ale jako matkę. I zawiodłaś. Wiedz, że sytuacja jest napięta. No, generalnie znaleźliśmy się w chujowej sytuacji. Ja nie mam nic do stracenia. I teraz sytuacja jest następująca. Chciałbym, żeby były tutaj trzy opcje. Żadna nie jest perfekcyjna, oprócz jednej. Czyli dwie nie są perfekcyjne. Sorry, zajęłem się. Jedna sytuacja jest taka, że wynegocjowujemy wolny odjazd stąd i spierdam stąd. Ta sytuacja nie rozwiązuje problemu, prawda? No, to jest plasterek. W podobnych okolicznościach. To jest plasterek. Druga opcja jest taka, że daję wam informację, kto wiedział o każdym moim kroku w zamian za to, że będę uniewinniony. Dobra, to jest chuj opcja. Może teraz ta trzecia opcja, o której gadaliśmy, którą sami dali i teraz trzecia opcja jest taka. Chciałem dać im drugą, że jest tak chujowa, że wiesz, zostawił im dwie. No dobrze. O, więc drugiej bym nie wybierał. Chujowa jest. I teraz trzecia, o! Pogu! Trzecia jest taka, że chcę mieć gwarancję od sędziego głównego, od jakiegoś osoby najwyżej postawionej, której decyzji nikt nie zneguje, że jeżeli teraz się poddam i oddam w ręce policji, to nie jadę na śmierć, tylko jutro będzie druga rozprawa prowadzona przez innego niezależnego sędziego, nie przez Breka i nie przez Ritę. I nie może to też być soprano. Tak. Coletti. I nie może być też... O, wymieniłeś chyba, wszystkich. Nie, chyba cztery, ta czwórka będzie problemem. Ale no, taki guilty! Guilty... O. No on by mógł w sumie. Więc albo chcielibyśmy... Ten, albo ten taki nudny. Ten. Ja więc to są... Że musi pan sobie zdawać, panie Erwinie, że... Wszystko, co zrobiłeś do dnia dzisiejszego, do tej godziny, będzie wrzucone do oskarżenia. Rozprawy. Na co mu, kurwa, dacie podwójną karę śmierci, to dwie kule dostanie? Gorzej i tak nie będzie. Ogólnie z podwójną karą śmierci to ja mam takie rozwiązanie ewentualnie, że w trakcie tego, jak będzie się smażył na krześle, pluton egzekucyjny będzie w niego strzelał. Jeżeli chodzi o opcję trzecią... Jeszcze to prawo człowieka? Nie ma problemu. Komendancik, deeskaluj te konflikty. Skontaktuję się z sędzią głównym i zapytam, jaka jest w ogóle na to realna możliwość. Dobra, dobra. I zaraz przyjdziemy dać wam naszą decyzję spośród tych dwóch opcji, bo opcję drugą totalnie wykluczamy. Jest no, chujowa jest ta. A i tak byśmy powiedzieli, że Michael Quinn, więc... Więc zaraz tutaj, my na razie wyjdziemy. I z trzecią opcją jeszcze chciałbym wiedzieć, co z moimi tutaj znajomymi. Ja się mogę oddać w ręce policji. Ja chcę się oddać w ręce policji. Maskarz, utkaj dziurę. Ale oni wyjadą stąd wolno. Z tego pęknego czasu z tobą, Evron Wiadro, Evron Wiadro, Evron Wiadro. Przy trzeciej, tak, przy trzeciej opcji, przy trzeciej opcji. Przy pierwszej będziemy... Przy pierwszej uciekamy wszyscy. Przy trzeciej, jeżeli ja się oddaję w ręce policji, oni wychodzą wolno. Okej. Zaraz damy odpowiedź. Witam. Wróciłem z informacją taką, będę po prostu szczery. Proszę bardzo. Teoretycznie opcja trzecia mogłaby być korzystna, nie? Korzystna. No. No bo brzmi to, jakby to miało dla ciebie jakikolwiek sens, ręce i nogi. Aczkolwiek po kontakcie z sędzią głównym, no on po prostu sam stwierdził, że ten pomysł jest idiotyczny, bo jedyne, co się może wydarzyć po drugiej rozprawie, to podwójna kara śmierci. Nieodwołalna. Co ten sędzia pierdoli? No przecież on by unieważnił dowody, jakieś nagrania z komórki, które były wyciągnięte bezprawnie. On by unieważnił kilka innych kwestii i by się tak by zawagodziło. Czy moją jedyną opcją jest unikanie wyroku 14 dni? Ten doj był niespełna rozumu, jak przyklepał taki dowód. Ale każdy mówi, że to nie powinno być przyklepane. Czyli sędzia główny... Każdy mówi, wiesz, to ja też mogę powiedzieć, że no nie wiem, nie podoba mi się jakiś zapisek, kurwa... Bartman, robisz jutro kwadratę. To są rzeczy. Bartman, zmieniamy termin. Ten dowód był prawnie, legalnie zdobyty i był prawidłowy? Nagranie rozmów telefonicznych, które nie były... Czy one były dobre?
To był nikt nie wie, że są nagrywane rozmowy telefoniczne. No to był legalny dowód, no kurde, nie. Nie miał oceniać, który się uznał. Jesteś prawym w tym miejscu. Dobra, 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 dobra. Nie. Snitch, snitch, tu nie ma tego, dobra. Czyli... Dobra, Snitch, powiedz mi z ręką na sercu. Powiedz mi z ręką na sercu. Ja muszę mieć jakieś zabezpieczenie, że sędzia tak powiedział. Tak, to jest prawda. Sprawdź równo z rumowy, mi bo live nie będę, że... W tym momencie... Dobra. Jaką ja mam pewność, że sędzia główny tak powiedział? Sięgam na swoją odznakę. Że sędzia główny... Sędziego, żeby to powiedział? Że sędzia główny powiedział... Odznakę, że sędzia główny powiedział, że odroczenie się od wyroku nie ma najmniejszego sensu. Cytując jego słowa, na czas odroczenia się od wyroku było 48 godzin po rozprawie. Był to okres czasu, w którym można było wszystko przeanalizować i ewentualnie przemyśleć oraz wystąpić o jakiekolwiek odroczenie. W tym momencie z uwagi na popełnione przez ciebie czyny w ostatnich dniach nie ma to najmniejszego sensu, bo w momencie, kiedy zostanie to przyklepane do kolejnej rozprawy, to prawdopodobnie trafisz na dwie kary śmierci. A co on zrobił w ostatnich dniach? To w takim razie chcę pozwać Ritę Garcia, która wyznaczyła datę egzekucji na 24 godziny po rozprawie, a mam 48 na odwołanie się. Ej, a to jest fair point. Ona przy wystawianiu wyroku powiedziała, że egzekucja jest jutro. A teraz słyszę, że miałem dwa dni od wyroku na odwołać się. To kiedy k***a mam się odwołać? Egzekucja w poniedziałek, a jeszcze we wtorek mam czas na odwołanie? Sherlocku, zajmujemy się sprawą. Rita wiedziała, że i tak ktoś cię odbije pewnie. A, no tak! Już, panie Grym. Musimy tutaj zebrać dowody w tej sprawie. Powiem tak, panie Snitch. Już. Ja chcę opcję numer 3. Jeżeli opcja numer 3 jest bezsensowna, to chcę opcję numer 1. No, opcja numer 3 jest bezsensowna, no tak jak ci powiedziałem, przysięgając... Daj tu sędziego głównego, niech on to nam powie, bo ci nie ufamy. Mogę przysiąc na cokolwiek. Czyli... Dobra, okej. Nie no, ja ufam. It's okej. Okay. Dobrze, czyli... No, opcja numer 1. Posik. Dobrze. Ja pierdolę Wagosie, któryś jest z nami. Jaka? Żebym się poddał i poszedł. Prezydent Stanów Zjednoczonych mógłby ten wyrok oddalić. Dobrze, w takim razie chcę odjechać stąd. Samochód będzie podstawiony pod DOI, jeżeli już nie jest. Zaraz to uzgodnię przez radio. Nie jest podstawiony, więc będzie. No to uzgodnijcie, a spokojnie, skoro negocjacje wstępnie mamy przyklepane, to dajcie znać, jak będziecie... To ja w takim razie z Grynem ustalę tutaj opcję numer 1. Szczegóły opcji numer 1. Dobra. Napastnicy się pytają, czy mogą już podstawić samochód. Tailgate. Ma to auto gotowe? Auto gotowe od nas. Pozwalamy. Dawaj, podjedź. Podjeżdżam. Dobra, jedzie, podjedzie. Dobra, to niech supervisor nas wyznaczy kolejność. Chłop mnie oznaczył i zapytał, Evron, udało się ciebie uniewinnić. Widzu, tak, jestem wolnym człowiekiem. W tym momencie. Czaisz? Odgrywam tę różne scenkę. Pod drzwi. Po drzwi. Baby! Spokojnie, panie Breku, już to jest bliżej niż dalej. W każdej chwili, Brek, mogę cię odjechać. Nie czuję się komfortowo. Nie, spokojnie, panie Erwinie, spokojnie. Mam kanistry. Posąg się wyjechał. Zapamiętajcie, ryja tego z prawej, on się na mnie rozwija. Na pewno zamknięte, ale mam na garażu śmieci prawej tam. Więc mogę wyciągnąć. Spokojnie. Jeszcze ręce do góry, Brek. Poczekasz tutaj. Jeszcze nie odjeżdżajcie, chłopaki, żeby nie było lipy, nie? Na razie poczekajcie. Jak powiesz, to odjedziemy. Na razie ja tu czekam z nim. Wsiądź sobie już ten labo. Wszystko poszło źle w nudziarskim planie. A teraz będzie tak zwany... Modlitwa do Wago. A to jest twój koniec, nie przeżyjesz tego niestety. Ostatnie słowa. Niech mi ziemia srebrną będzie. Kocham cię, Brek. Nie przejmuj się. Może sugerowałbym wyjechanie lekko do przodu i po prostu stamtąd wyjedziemy, żeby się tu nie poprzebiechać i nie pomykać. Co wy na to? Dobra. Doczekajcie, przekażę jeszcze moim to. Czekajcie chwilę. Celuję do Breka z samochodu. Nie no, na razie to jeszcze jest chillek, chat, możemy uciec. Wiadomo. Dobra, panowie. Jak David w moich ciuchach wyskoczy i rzucą się na niego, to... A nie, w sumie to wtedy ja nie muszę być... Szybki wyrok. Najwyżej. No ale nas dalej będą gonić, no nie rzucą się wszystkie jednostki na nas, nie? No tak, ale David... Tylko jakbyś ty wybiegł z auta, to nie rzucą się za nami. No.
Czy mamy helka? Raczej mamy, nie? Mamy, mamy, słychać. Na spokojnie, Speedo, jesteś czempionem. Next time trzeba się tak samo ubrać wszyscy. To prawda. No. Ale my się ubraliśmy tak samo wszyscy. To jedna osoba stwierdziła, że chuj to. Nie, ale jeden do jednego, jeden do jednego. Odjechaliśmy z poddaju, tak. Mamy kod zielony, więc chillek. Jeden do jednego. O Boże. Panie Jezusie, Bogulosusie. Maski te same wszyscy. Dobra, a tam, tam nikogo nie ma we flawie? W razie czego? Jakieś kurwa, nie wiem, czekaj. O kurwa, jak na łyżwach, stary. Helka wyprzedziła, do mnie flaba. Ten chłop nas sprzeda, kurwa! Pomyślał, że ten chłop jest od nas. Powiedziałem, że jest szansę nie stracić życia razem ze swoim kolegą. Możecie go oddać dobrowolnie, wy też nie zostajecie rozstrzelani. Raczej będziemy mieli bol, Nie chcemy do was strzelać, nie chcemy was zabijać, no może poza Erwinem, tak? Nie wierzę, że to powiedział. Nie wierzę, że to powiedziałeś, kurwa, nie wierzę, że to powiedziałeś. Próbujcie nawet na pnie, będę zaraz bejtował, zektywać kumik. Serwer pod Evrona, zwracajcie, pod Evrona. Nie, kurwa. Zapraszam na gest stara, jak ktoś tak będzie mówił. Ciszej mówcie, chłopaki. Specjalnie powiedziałem, że bejtować będę. Nie chcemy do was strzelać, też kod czerwony i opony. Nawet na ludzi, także lepiej się zastanówcie, gdzie wy jedziecie, co? Na komendę jedziemy się oddać. Jedziecie się poddać? Na komendę. Dobra, komenda pole, to jedziemy. Że mają ludzie na meplabie. Ej, dawaj zjeżdżaj tu w dół, po prostu zaraz. Zjeżdżaj w dół, full. To nie działa, I guess, ale może. Zapraszam na komendę paletę, zapraszam. A trzeba chyba opnić. Dawaj. To lądowanie, kurwa. Nie dało się inaczej. Dobra, jest git chyba, nie? Jestem inside. Jestem inside. Oni pojechali w ogóle na około, co jest? Dobra, witam serdecznie w naszym nowym domu. Nie ma? Chłopaki, apteczka na ziemi. Wbiegam ja, jak co? A wy gdzie? A dobra, widzę jednego takiego. Ja jestem, nie wiem. Kurwa, ta policja. Miałeś być Charlie w środku, gdzie jesteś? Nie pierdol, że ciebie nie ma w środku, a od 3 minut mówiłeś, że jesteś w środku. Charlie? No to patrz, kurwa, patrz co teraz robię. No to rób. O kurwa, co się robi? A dobra jest. Miałeś tu kurwa. Dobra jest. No jest, dobra. Ale hełm! Siedziałem kurwa w krzaku przed, żeby jak to podjeżdżali, to ping wyjechać. Dzień dobry, nazywam się Erwin Knuckles. Witam, z tej strony Eric Payton, numer znaki 259031. Jestem w sprawie negocjacji, ponieważ macie naszego komendanta. Tak, mamy. Oczekujecie. Chcielibyśmy stąd odjechać. Jedne żądanie. Jeżeli będziemy kontynuować pościg z oponami, nie będziecie nam przestrzelać, to możemy go wam dać. I auto naprawione. Auto ma być naprawione. Żądania to jest tak, ten sam samochód, naprawione opony, wychodzicie, kod tak. Zielony, bez strzelania w opony. Tak. Wszystko, tak? Nie ma opcji bez pościgu, czat. Zajmą nam fejka, już wolę wynegocjować coś realnego. Tak. Tak. Zadzwonię, bez kolczatek, kod zielony, naprawiona fura z oponami. Ta sama fura. Tak. Dobra, tak, zaraz tak. Dzwonię. Mamy odbicie gotowe, wszystko jest gotowe. Jedyne co może pójść źle, to jest to, że dostaje pierdolity lat. Dobra, no realia są takie, że jak wyjdziemy i zaczniemy strzelać, to będziemy się tu z nimi. Jak wsiądziemy do auta i ruszymy, to będą do nas nakurwać i tak. Ale słuchaj, przed wejściem do auta. Jak się każdy już Jezu, dostanie, ale to po prostu tłumaczę czemu po odjechanie też jest problemem, bo zrobię to samo, to teraz. A pierdolą nas. Ereczku. Dobra. Witam cię ponownie, Erwinku. Generalnie, słuchaj, sprawa jest wygląda następująco. Tych dwóch to jest przyjaciół. Tak będzie. Tak wyjdzie przed tobą po prostu. Opuści z podniesionymi rękoma, wsiądzie do pojazdu i odjedzie. Tylko warunek jest taki, że muszą opuścić teren paleto i nie ingerować pości. Okej. Druga sprawa to jest taka, że musimy mieć pewność stuprocentową, że wśród tych czterech osób będziesz ty. Tak, to gwarantuję. W tym taligatorze. Zawsze możemy ich prowokować do wejścia. I tak, i negocjacje no? Oczywiście. Chyba, że sfejkuje, naprawa, zatankowanie, wolny odjazd.
brak kolczata, brak krzywienia, opo. Chyba wszystko, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, czyli dobra, pan by chciał, żeby nasi koledzy odjechali sobie, a ja gwarantuję, że będę w tej czwórce, tak? Która będzie goniona dalej. Tak, po prostu musimy. Dobra, to zaraz się tylko, zaraz im to powiem, dobra? Musimy mieć pewność po prostu, że ta dwójka, która wyjdzie, nie będziesz w tej dwójce po prostu. Tylko będziesz w tej czwórce, która będzie jechać w Alligator. Dobra. Dobra, słuchajcie, a oni chcą tak, ja wiem, że tego nie robimy, tylko mówię, co jest. Oni chcą, żeby tamta dwójka odjechała, czyli wiecie, ty Charlie i Wago, a my będziemy gonieni w czwórce. Na naprawionej furze TP. Ale bez pościgu to jesteśmy we dwóch? Tak, wy jesteście bez pościgu we dwóch. Jaka jest szansa, że nam znowu robią auto? No to ty zamieniasz się ze mną kurwa ubraniami. Albo zrobisz tak, nie, bo oni rozjechali innych, jak zobaczył, że mnie nie ma. Ja bym zrobił tak, a co jeżeli byśmy zrobili tak, że wy sobie, ja powiem, że wy już teraz możecie wyjść, no nie? Wy wychodzicie, niby odjeżdżacie i... Gdzie, ale nie, słuchaj, gdzie jest gwarancja, że nas nie rozjebią? No gwarancja, wiesz, że nas nie rozjebią, nie ma gwarancji, ale jest gwarancja, że was nie rozjebią, bo jeżeli wy wyjdziecie pierwsi, zakładamy za minutę i was rozjebią, no to ja zabijam snitcha. Nie, wiesz, ale oni na pokaz, nawet jeżeli chcą nas rozjebać, to was nie rozjebią, ale słuchaj teraz tego. Wy potem możecie wjechać na plecy, czy coś takiego, wiesz, wy sobie odjedziecie, zrobicie tak zwany roleplay, że odjeżdżacie z paleto. Ale jest przykre, że ty nie możesz oddychać, i wiesz, tej maski, nie możesz i możecie na przykład jakieś plecy zrobić, czy coś takiego, wiesz, o co mi chodzi? Odjeżdżacie z paleto, na Grape Seed zmieniacie furę, przebieracie się, wiesz, o co chodzi, no nie? Ja powiem po prostu, że, wiesz, że my przystajemy na żądania i że ta dwójka już sobie wyjdzie, nie? I pojedzie. Wiesz co, ja się boję tak jak tego, że nas kurwa najebie. Ale was? Tak, nas, tak. Wtedy będą... Ale jak? Słuchaj, czekaj. Ale, no słuchaj, dobra, my wyjdziemy i co wtedy? Najmiemy nas i wtedy będą takie negocjacje dwóch naszych zasnicza i wtedy będziecie jechać z nami na rękach. I wtedy nie, na pewno dostaniemy się pierdol na pościgu. Eryczku, dwójka nasza jest gotowa, oni wyjdą z rękami w górze do swojego pojazdu, dobrze? Odpalą sobie tą dwójkę, i po prostu odjadą całkowicie w ogóle poza paleto, niech nie będą gonieni, po prostu oni spierdają do miasta. Dobra, tylko jakbyś mógł powiedzieć, że nie wybiegali, tylko po prostu wyszli normalnie. Wyjdą z podniesionymi rękami. Tak. Oni nic nie odjebią. Tak. No wiesz, no nam nie zależy, żeby coś odjebali, bo nas będzie wtedy dwójka mniej, no nie? Wiesz, my tutaj nie chcemy agresji. Dobra, czyli oni już mogą wychodzić w tym momencie, tak? W razie czego? Czekaj, już się upewnię, żeby nie było, wiesz, jakieś afery. Dobra. Poczekajcie chwilę. W razie czego wyjdźcie, nie wybiegnijcie, tylko wyjdźcie z podniesionymi rękami, okej? Dobra. I jak będziecie w samochodzie, to powiedzcie, że jesteście free, bo inaczej go rozjebie. Dobra, koluję teraz. Oni są jakby przekazani na radiu info to, że tych dwóch naszych będzie wychodzić i odjeżdżać, że mają odjechać poza paleto, więc to przyjęli do wiadomości już. I był call o tym, żeby po prostu byli uważni, czy nie będzie tak, że jak nasi będą mieli wyjść, to że zaczną napierdalać i że mają być wszyscy przygotowani, jakby chcieli zacząć strzelać. Słucham dalej. Dobra. W CK pytasz gracza, przypominam. Człowieku. Przypominam, że jestem Kamil Evron. Niszczę ludziom życia. You mad? Dobra, możecie wychodzić z podniesionymi rękami. Odłóż telefon, żeby też nie było podejrzeń. Dobra, wychodzimy z ręki. Ja wychodzę. O kurwa. Nie no, pompę powiedział Spido, żeby tak, lepiej... Ty idź ktoś pod drzwi, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Davidku? Dobra. Albo ten? Spido? Maskarz podejdź. Maskarz nie, ja podejdź. Tutaj nasłuchuję. A no tak, ty nasłuchujesz? Tak jak się stało. Ja Jezu! Dzięki stream snajpuje legalnie radio. Dobra. Na pewno trzech naliczyłem. Trzech z pompkami jak coś. O kurwa. No kurwa. Niech schowają się za nami, jak coś lecimy, wyjeżdżamy z paletą. Jak trzech z pompkami, to kurwa nie ciekawie, nie? Ja nie wiem, jak ona jest mocna. Ona jest mocna? Jeżeli mają pompy, to wyjście na zewnątrz jest strzelanie na nas. Czym się różni CK od FCK? CK to nie skrót, no, widzowie. Teraz będzie lekcja skrótów. CK to skrót od character kill, czyli zabicie postaci. Dodanie F na początku to jest force CK, czyli wymuszone CK. W momencie, kiedy jest FCK, to znaczy, że ja wymuszam na Kukim niego. CK, to znaczy, nie wiem, jakbym ja siebie zabił, wiadomo, jakieś takie rzeczy, no nie? A w FCK to jest po prostu force, czyli wymuszam na kimś jego śmierć.
Czekaj, chowam broń. Dobra, wychodzimy z kodem zielonym. Liczymy na to, to jest mój ziomek. Mam wspaniałą przekminę, bo teraz powiedziałeś, że coś serem śmierdzi, nie? Nie mówiłem tak. Wydawało ci się, nie? Dobra, ale nie mówiłem tak. Jedno, dobra? No, spoko. Bo jak jest taka gra Slytherio, nie? Slytherio? Slytherin? No. I co z nią? Fajna. Albo Agario. Jak cię boli? Snisz, powiedz jak cię boli. Co ty na to? Jak cię boli? Powiedz jak cię boli. No właśnie mnie nie boli, bo mnie to kurwa Michel Queen zajebiście opatrzył. To jest świetny medyk, kurwa, nie? Albo Ser-io. Dobra. Mam snicza! O kurwa, czat to zerwanie będzie miał sensu, pompy w krzakach! Medyk go zabierze, wy wejdźcie do auta, zdejmiemy wam kolczatkę, ustawcie się w stronę. Gdzie medyk? Nie widzę medyk. Za panem, niech go pan już tutaj postawi. Przy tej blaszanie. Ale za tobą. Tam za. Za mną! Tam, tu prosto i w lewo, tak, żyję. Dobra. Tu w lewo. A tu! Ja pierdolę, jaki ukryty. Tak. No i widzisz snicz, na chuj leżysz, jak pizda. Zaraz się zobaczymy, Erwinku. Stawiajcie swoje od strony wyjazdu do kolejki górskiej. Oni czekają na nasze łącze. I believe. I not. Ja no. Evron, zgaś światło, by zniknąć w nocy. Jeździ bez świateł. Znikniesz w nocy. Nie sugerowałem się czatem, wpadłem na to w tym samym czasie, jak widz. Spokojnie, nie przejmujcie się w ogóle. Ale obaga, już nie powiem. Ale panowie? Tak, mamy paliwo, mamy opony. Wszystko jest. Samochód naprawiony, no to chyba nie ma już żadnych pułapek na nas, nie? Jak powinno być? No. Jedziecie czy jedziemy? Tu czekamy, powiemy. Dobra. Okej. Okay. Dajcie nam tak 2-3 minuty, to się dowiemy, czy będziemy znowu mieli bez opon, czy nie. Póki to próbuję wrócić na teren miasta. Mówiłem, że na ekipa nie myśli, widzowie, widzicie? Mówiłem! A mówi się, nie, Bronku, nie myśli! Wiem, chyba, nie wyszło. Nie, już wyjebane. I tak zaraz będziemy mieli po oponach, co zrobić. Chyba spotkamy! Jednak będę ich strzelał. Leba, kurwa! My dojeżdżamy. Ręce do góry! Kurwa, wstajesz, ręce do góry podnosisz, cię rozstrzelam zaraz! Kurwa, jego mać! Zatrzymaj się, stój! Kurwa, bo zaraz będę kurwa krzyczał jak Montana! Ręce do góry podnosisz! Nie, no tak, ręce. To nie, przeginasz, teraz już przeginasz! No, zaraz czeknę, kurwa, zaraz czeknę! Zaraz czeknę! Ręce do góry! Nie wsiądziesz do tego, nie wsiądziesz do tego! Do czego, kurwa? Do tego, zabiję twojego kolegę, nie wsiadam do tego samochodu, bo zabiję twojego kolegę. Podejdź tam, gdzie byłeś, ja już zeskakuję. To ja? Ty, ktokolwiek. Zatrzymaj się. Próbuj go do auta. Terminę musi wyjść. Zginiesz i ty, i on. Erwin, strzelasz do nich? Nie czekaj, podejrzam do siwego. Otwieram drzwi. Lepiej wziął się. Long time no dawaj, see. Dawaj, ja mu wyjeżdżę. Stój. Dobra, ja odjeżdżam. Wypadałem. Zostałem po oponę. Jesteśmy bez opony, ale jesteśmy mobile. Ale widzowie tam między krzaczkiem, k***a. Widzieliście to? Nie było nadziei już, ale jednak. Gdzie będziemy? Ja chyba spierdziłem pieszo. Trzeci, on spierdził pieszo. Co jest? On napierdala ich wszystkich. Dobra, czwarty nie, leży. Uciekajcie. Za miasto? Za miasto może. Ej, ja spierdziłem. No, tak pewnie jeżeli, jest. Jeżeli no. Dave znajdą czterech, no to lecimy za miasto. Ja lecę za miasto z siebie. Nie. Jeżeli najpierw tutaj, to i tak polecę dużo osób. No, teraz to już i tak już jest. A reszta jak? Maskarz?
Chyba, że zrobimy jakąś przewagę, wpierdolę się do metra, wysiądę na byle jakiejś stacji. W sensie, no, bo już trzeba zgamblować chyba. Ej, w sumie możemy zrobić tak, że ty zrobisz przewagę. Wysiądziesz na stację, to podbiorę z tej stacji. Dobra, to jeżeli Charlie zrobi przewagę... Chcę się upewnić, żeby nikt nie goni, żeby nie było jaj, że wyciągam jak ktoś mnie goni, nie? A oni nas pitują. Kasacja. Jedź na rower z platy, Charlie. Jadę. Ja zajmuję się na rower z platy. Ale dobra, tak. Gelka właśnie wylądowała. Jadę się przebrać. Kurwa. Realnie, co my możemy tutaj zrobić? No, ten plan, który dałeś, nie jest zły. Wysiadasz na losowej stacji, jak jest giga przewaga, ja ci biorę tam. No, tylko stary, stwórz giga przewagę. Bez opony. No, bez jednej opony. Tutaj musiałaby no, jakaś osoba podjechać. Tutaj musiałaby jakaś osoba podjechać i ja mam pomysł, kurwa. Dobra, ja mam pomysł, jak to zrobić. Laborant. Dobra, ja mam pomysł. Ktokolwiek, kto żyje. Ja to poświęcę dla twojego dobra. Słuchajcie, jeżeli ktoś by przy wjeździe... Teraz nie mogę mówić. Ty też kurwa! Napierdolę do nas! Dostajemy! Wojciech i Smyczowie na akcję. I halo! Jesteśmy na Life Invaderze. Dostajemy. Dobra, ja muszę sobie strzelać. Life Invader. Jadę na Life Invader, spróbuję pomóc. No, trudno. Dead. Jedna dead. Ja prawie leżę. Ci bylem cię, że odbicie, hejdy, ogarniajcie ludzi. Razie, bo... Nie za zero, I guess, ale czat bez opony, to mi się tak... tak się... Ale teraz giga przewaga! Powiedz, że giga przewaga. Giga przewaga. Gdzie jesteście? Jesteśmy karwą. Ja teraz go nie widziałem. Musisz go spitować, pity go. Jedziemy. Próbowałem, wracam do pościgu. Musisz teraz. Dawaj, 1000 widzów, Maximus! Rozpoczynam. Jedno wielkie oszustwo widzów na kasę. W niedzielę finał główna HR 1000. Czy ty jesteś w stanie wjechać z nim do kanału wieżowy? Maximus, oszustwo widzów na kasę, oglądanie jest za darmo. Dobra. W niedzielę jest niestety teleturniej, więc nie jest za bardzo. Ale dziękuję za 1000 widzów. Bez sensu, musimy odrokować. Dobra. To dawaj, David, jestem już na górze. Dobra, zajmę miejsce. No, biegli do środka. Wszyscy biegli do środka. Jest jeden u góry. Bieg do środka. O, kurwa. Dawaj, David. Jestem. Trzeci prawie dead. Ja pierdolę, Charlie! Jestem. Jeszcze raz nie wozie. Najem go. Tak! Leży. Jeden. Wybiegam. Leży. Ja pierdolę, jeszcze tu jest. O, kurwa, David! Leży kolejny. Tu! Kurwa. Coś jeszcze? Rysiwego. Dawaj, chodź do mnie. No kurwa. Go, dawaj. Helkę mamy. No i kurwa helkę, na luzie. Pierdolcie się! Lecie za nami helka? Nie, no, odpuszcza nam. Go tunele mnie gdzieś odstaw po prostu. No, ja mam gdzieś tunele, kurwa, mission. Mirror Park. Ale mnie szczubę mam. Jesteśmy FIB. Od FIB. Macie pościg, czy? Słyszę sygnały. Pojawicie mi pościg, tak, to ja mogę. Na razie brak, czekaj. Nie ma helki, nie widzę helki. Leci helka. Nie, helka nie widzi. Heli nie widzi. Jesteście gdzieś na kwadraciaku, to tutaj... Idziemy zetryt. Weźmy, mijamy lewo. Nie, brak pościgu. Kwadraciaku. O kurwa, no weighing. Dziękuję! Dobra.
czekam w aucie. No dobra. Szanowni Państwo? Czyli David? Dobra robota, dziękuję Davidku. Dziękuję, że byłeś. To Speedo. A gdyby tak w mieście teraz poznałem po kolczyku. Zupełnie nowy mieszkaniec. Aha, jako ja robię. Cześć Erwin. Zaskakująco podobnym do Erwina. Charlie, dobra robota dzisiaj. Dzięki, że byłeś. Dzięki Speedo, że byłeś. Spoko, dzięki kurwa. Do spania. No spierdaj. Mówię do Heidi. A ty też? O Jezu, sadgę. Co? No powiedziałem do spania do Heidi. Bo jest chora. Mówiłem do spania, żebyś ty szedł. No spierdaj. Ależ do spania, bo tu nie ma siły. Jutro, na to już. No, no ale dobra, tak realnie póki stoimy jeszcze. Ty David, no. Ja wiesz, że my gadamy sobie tutaj, weź nas podjesz. Tak, no co może być. Davidku, dziękuję, że byłeś dzisiaj, bardzo oceniam twoją obecność. Dobra robota. Co możemy zrobić? Realnie? Byliśmy na pokojowo, na wojennie, na semiwojennie, na płaszczenie się jak szmaty, kurwa. I można zrobić terroryzm absolutny. Weźmy, wypierdźmy doj w powietrze jutro. Doj w powietrze. Nie, w niedzielę jak karbo będzie. Albo no, zróbmy kurwa jakiś absolutny chaos. No powiem tak. Najpierw było chaotycznie lekko, bo porywaliśmy tylko sędzinę. Potem stwierdziliśmy. Potem zaczęliśmy napierać jak chodzi. Potem stwierdziliśmy, dobra, jak nie wychodzi, to trzeba to załatwić absolutnie. Ale dostaliśmy dzisiaj potwierdzenie, że nie da się absolutnie na chillku zrobić, więc zróbmy absolutny rozpierdol, najwyżej umrę. Thanks. Trudno. I ty z Warrior jest wszystkim, kurwa, to, że przychodzi papież, mówi. No to co, ugoda. My mówimy o. Dobra. Nie. Nie, wiesz, czyli takie pozory, że no my chcemy załagodzić konflikt. Dobra, ja też chcę. Nie, nie zgadzam się. Ja pierdo. Dobra, uciekam. Dobrej nocy, kochani. Dziękuję wszystkim. Policja na razie. Proponuje pokojowe rozwiązanie. Zakrząt zgadza się. Policja Pikachu. Bez hitu. Dobra. Dobrej nocki. Na razie. No.